Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Draco i widzimy się w kolejnym odcinku Harry'ego Pottera. Także Draco jak zwykle nie wie co ma robić. Ruszymy sobie do Hermiony, o właśnie. Alohomora, dobra, spoczko. Czemu by nie? This is a symbol for Alohomora. When I stop, hold down the mouse button and make the same pattern. Then let go of the button. I powiem wam, że ostatnio pod filmem pisaliście mi, że mam się bardziej przykładać do tych zadań w ogóle. Także pomyślałem, że spoczko, tylko to od razu mówię, że nie zależy głównie ode mnie. Tylko tak od mojego tutaj poczucia w grze teraz na przykład. O, widzicie? Mamy 81%! Wow! Na 50 jesteśmy. To fajnie. Imponujące. Ciekawe. I właśnie, zadziwia mnie ten fakt, że dlaczego Hermiona daje mi punkty. No nie powinna mi tego robić. Zarysujemy sobie dalej. Teraz chyba będziemy mieli do zdobycia 60 punktów. Nie wiem, dlaczego ta myszka tak mi zwolniła troszkę. I są z tego, co chyba się orientuje, 3 podejścia. 65 nawet, patrzcie. No to Draco nie jest taki zły. 84. Pff. Aż się herbatki napije. Poczekajcie, bo ona chyba zaraz będzie chciała. Profesor Flitwick would award you at least 10 house points. You're getting the hang of this. Przecież ja jestem mistrzem w rysowaniu zaklęć Alohomory, to ja nie rozumiem o co ich chodzi. O, teraz chyba trochę zwaliłem. O, no właśnie. Ej, dobra, 88 to już w ogóle. Taki rekord walnęliśmy. No i co już? Jesteś ze mnie dumna, Hermiona? 15 punktów. Powiedz, że już koniec, bo jeszcze nie. Już więcej Hermiona nie walnę. Dlaczego? Ojoj. Co już? 1% na 95 minimum. Ej, to nie sądzę. Ej, ale to niechcący, naprawdę. Ja myślałem, że jak puszczę myszkę, to od nowa będę mógł zacząć. Ej, no lo. Teraz mnie nie wpuszczą tutaj. No, Alohomora jak się rzuca? Co ty nie powiesz? Sekrety tej komnaty. Tu będzie jeden pewnie. To jest sekret tej komnaty? Ha! Ej, kartę tam widzę, zobaczcie. Dobra, karty będę zbierał, bo karty lubię zbierać. W ogóle lubię wszystko zbierać. Jakiś ciemny potwornik. Dzienna? Dobra, Boże, ta animacja tyle trwała. Jakby nie mówią wejść i wyjść. Tu będzie drugie? Nie, tylko nie będzie na Alohomora, tak? Czekajcie, nie tędy wszedłeś. Harry. Co ty mi powiesz? No jest, wiedziałem, że to takie będzie. O, stój, tam jest skarb. No to lustro. Alohomora. Jezu, jakie flipendy teraz będzie Alohomora. Trudno przyzwyczaić się. O, tu też rzuca Alohomora. Gdzie jest Hermiona? Ej. Ej, no była ze mną i znikła. Co za szalona kobieta. Tu pewnie też będzie sekret. Tak coś myślę, wiedziałem. Bez powodu by tutaj mi nie walnęli tego obrazu. Taka ładna skrzynka. Lewo, tutaj nic w sumie nie ma ciekawego. Tu jest Alohomora. Wow. Czekajcie, tu mogę rzucić na tych? A, mogę flipenta. Co ty nie powiesz? Dobra, Hermiona coś tam się burzy za bardzo, to idziemy już na lekcję. Ej, zobacz, to jest w ogóle uboga ta klasa. Flitwick, dobra.
Ale znowu mam rysować, tym razem Wingardium Leviosa? Dobra, takie W. Powiedzmy, że moja myszka jest w stanie to narysować. Dobra, 50%, to w sumie 50% to my machniemy sobie z paluszkiem gdzieś. Tutaj może nawet stop by mi wyszło. Oj, oj, tam za bardzo, o tutaj. Nie, no to w sumie mówię, tu będzie, myślę, łatwo, bo wzorek jest łatwy. 79 jak na pierwszy raz, to jest moc. 5 punktów. Dobra, ale myślę, że tutaj zrobimy te 4 wszystkie te podejścia, że 95% zerwaniemy. Czekajcie, tu czas leci, leci czas. W ogóle powinno się zaczynać, myślę, od momentu, jak zaczynam dopiero rysować, a nie, że od razu on te takie rzeczy robi. Że od razu, gdy pojawia się ten rysunek, to od razu leci czas. Taki infektor. 90, ej, widzicie? Fajnie. Tak się też w sumie zastanawiam, na co mi Wingardium Leviosa. Co ja tutaj mam zamiar przesuwać, myślę, nie wiem. Ile? 80. No sobie jeszcze raz, jak lecimy, sporo czasu mam troszkę. Ile walniemy? Walniemy 95, jak tak, to myślę, że mam w ogóle jakiekolwiek szanse, żeby... O-o! Ej, dobra, 87, nie. To Draco musi, czyli na tym drugim zgięciu się postarać. Dobra, ostatnia próba. No, 15. Try going slightly faster this time. Nieco szybciej. Chyba sobie żartujesz. Dobra, tutaj. Czasu mam spoko w sumie, tak pamiętam, że... O. Jeszcze sobie te zdjęcie wejdziemy. O, proszę, by było 95. Draco by tak... O, bardzo tak chciał. Dobra. Nieważne, nieważne. Jest. Dobrze. Mogło być lepiej, okay. Wszystko robię 3 na 4, to jest nie fair. Ale dobra, 30 punktów jakby nie patrzeć wchodzi. W sumie tak wygram ten dom, nie wiem, czy mi się interwuje. Co, jeszcze ćwiczenie Wingardium Leviosa? I zobaczcie, jaki taki malutki jest, Jezu. Taka myszka w porównaniu do Harry'ego. Cast Wingardium Leviosa on that statue, then move it onto that large plate. Mam rozumieć, że mam to postawić. I czym ruszam? Samo się rusza? Ej, no bez kitu, ja myślę... A ja ruszam. Dobra, ej, bo już myślałem, że to już jest na tyle uproszczone, że to samo się rusza. Ale dobrze. Spoko. Mam nadzieję, że to nie będzie tak samo, że... Tak jak z Quirrellem, że on będzie ze mną latał. To będzie fajne. Naprawdę. A tak tu nie mam w ogóle czasu i tak mogę się, wiecie, bawić w PC. No, flipendo, flipendo. Zbieraj zolki, szukam gwiazdek. I ukrytych pewnie przejść, bo zapewne tak... O, co to jest? A co, te gobliny śmieszne, tak? Muszę się na plecy przewracać. Flipendo? No spoko. Tak, idziemy, idziemy. Już. Słodkie są te gobliny. Mam jedną gwiazdkę. O, mam autozapis. Czemu by nie? Jakoś tak więcej miejsca. No. Spoko. W ogóle naprawdę, to jest takie trochę ograniczone, jeżeli chodzi o te moje ruchy tej myszką. No, ale jest fajnie. Oj, oj, Harry, Harry, uważaj. Naprawdę musiałeś specjalnie skakać po tej skrzynce, żeby zdobyć tą fasolkę. No dobra. Jeszcze tego kociołka przewrócimy. Oj, oj. Inaczej sobie to wyobrażałem wszystko tutaj. Jaki rycerz. Dobra, poczekajcie. Ja to mam umieść? Nie, na razie upuść. Draco zaraz się zastanowi, tylko kociołki. Aha, dobra. Już wiem, co trzeba zrobić. Tu trzeba postawić te... To lewituje. Spoko. No. No, flipendo, teraz tego gnomka trzeba walnąć. Dostał w dupę. Teraz ciebie. A nie, nie tutaj, sorka. Co, nie trafiłeś? Nosisz okulary, ale to chyba nie czyni... cię, że masz zezł. Masz lepszy, lepszy, lepszy. Masz lepszy wzrok. A co, nie trafił? No kurde.
Dobra, udało się nam. A tacy co będzie teraz tak gdzie nie biegał? Kankana tańczy. Dobra, bierz tego lewitującego. Tak, lewiosa, lewiosa. I tak szybciej, no widzicie? Takie strasznie uparte to jest. Ta kamerka, to wszystko takie tu uparte. No. Tamten nadal tańczy. Dobra, widzimy gwiazdeczkę. Widzimy też krat, czyli zapewne to nam otworzy teraz kratce. Tak, troszkę w lewo, dziękujemy, dziękujemy. Ta sterowność. Epicka. Już? Jeszcze troszkę? Oczywiście, że jeszcze troszkę i draku nie trafił. No, dobra. Już, nie marudzić mi. Tak, filmik musieliście mi pokazać, bo Draco nie idzie z takiej odległości, naprawdę. Ech. Dobra, ale gwiazdka jest. Patrz, jesteśmy na dworzu. Draco lubi być na dworze. Tak, troszkę w lewo, to znaczy w prawo. Wali tą skrzyneczkę. O tutaj, doskonale. Jesteście taki dumny. O, jest autozapis, dobra, lecimy do autozapisu. Tak, żeby nam się na przykład... Nigdy do pokoju na przykład nie wchrzanił. Jak to było, jak zaczynałem nagrywać w ogóle ten pierwszy... Ten odcinek dzisiejszy dla was. No, ale dobra, nieważne. Latająca deska. Tam jest gwiazdeczka. Tam w ogóle też coś jest. Jakie tam mogę lecieć? Przecież z drugiej strony też coś jest? Nie ma nic. Czyli Draco leci teraz tam. Draco Harry. Boże, muszę się przestawić. W ogóle tu jesteśmy w jakiejś dziwnej fontannie, która jest całkiem fajna. Dobra, tu mamy... Mamy lewiozę, czy nie mamy lewiozę? Mamy. Tak, szybciej. Nie wiem, może ta moja myszka jest po prostu troszkę... Jeżeli chodzi tutaj... Zwolniona, poczekajcie, wejdę do ustawienia. Są ustawienia. Tak, epicka grafika menu. Widzicie, szybkość duża ma być. Draco ma tak szybko. Ojoj, sterować nią. Może za szybko będzie teraz. Co tu się otworzyło? Mamy lustro, tutaj mamy flipendo. O, widzicie? Nie wiem, gdzie to się nam otwarło, ale sobie poradzimy. Tam jest skrzyneczka. Aha, tutaj dobrze. Teraz takie urozmaicenie przynajmniej tu mamy, jeżeli chodzi o zaklęcia, nie tylko flipendo, flipendo i flipendo. Postaw się. I teraz chciałam szukać szybciej. Z tym zaklęciami tak jest tak samo. Powiem, że troszeczkę nam się to ogarnęło. Draco idzie tutaj, bo tu widzę skarb. Czekajcie, to tu jest? No murek nawet nie możesz skoczyć. Czekajcie. To jest tu, to Draco leci tu szybko, szybko, szybko. O! Co, to nie chce tam dalej lecieć? Jeśli mówię, ograniczone straszne ruchy to ma. Dobra, szybciej to jeszcze zdążymy tam skoczyć, jeżeli to ma wrócić, dobra. Jeżeli ja tu mam doskoczyć jeszcze? Tak. Pierwsza śmierć. No jakże, mogłoby jej zabraknąć. A dobra, nie jest tak źle. Opa. Dobrze idę? No nie umówcie, że od nowa mam to wszystko robić. O kurde. Strasznie mnie nie lubią, ale dobra. Teraz musimy być... Tak, oczywiście. Wszystko się zepsuło. No dobra, ale przynajmniej taki, wiecie, nie na złość robią, tylko po prostu, że musimy się skupić. I to właśnie to było takie potwierdzenie, że Draco jednak próbuje robić coś na odwal. Czyli musimy się wziąć za siebie, jednym słowem. No leć, Harry. Flipendo, tu był flipendo, tak pamiętam. Co, nie trafiasz? A już naprawdę, to moglibyście zaszczędzić mi tych filmików. Nie wiem, na przykład może by dało się jakoś się przyspieszyć. Albo wyłączyć w ogóle tak z menu. Żeby to mnie nie denerwowało. Poczekajcie, bo oczywiście ale humor też nie używamy w skrzyni już. Oczywiście. Dzienna, dzienna, dzienna. Zbieraj te fasolki. Teraz musi mi się udać. Teraz się nie uda. To Draco dalej tego nagrywa. Będzie miał focha. Nie, bo naprawdę. Z tą gwiazdką pierwszą mi się udało. Ale potem już to się nie pykło. Zabrakło mu tych paru centymetrów, dobra. To już teraz będę się stresował. Czekajcie, bo on teraz leci takie kółeczka, gdyby kwadratowe robił. O i tam!
Ech, muszę się wrócić. Bo Drak oczywiście, ale przecież ja byłem nad tym, to jak to? Widzicie, tam jest gwiazdeczka. No kurde. To Draku musi iść po tą gwiazdeczkę. Niech tu przyleci tylko do mnie. Jak ja mogę mu nie zapomnieć? No. Jak ja mówię, że to ma być szybciej, to wcale nie jest szybkie. No teraz tam do tyłu jakbyś... Nie, no nie wiesz. Ile czasu to będzie trwało. Wszystko moja wina. Ale kto mi powiedział? Przecież wziąłem autozapis. Jak wziąłem już tą gazdeczkę, no tego nie rozumiem. No to szybciej troszkę poproszę. No i tu skaczemy. Ta funta. No widzicie? Jak ja mam się teraz tą gwiazdkę, jak to jest zamknięte? Dobra, trudno. Poczekajmy sobie, czemu by nie? Czy herbatki się nie pije? Jak mi ten gnomek nie zaliczy zadania, to... inaczej z nim porozmawiam. Nie moja wina, że mogę od razu powiedzieć mi, że ją od tamtej pory grać. No zobaczę, on tak czeka na mnie. Trudno się mówi. Nie można mieć wszystkiego po prostu. I dlaczego na przykład ja nie widzę tutaj dołu tego Hogwartu? Takie złe to jest. Tak, Harry? No, przynajmniej umiesz się chwytać teraz, nie? To za pierwszym razem, kiedy miałem wszystkie gwiazdki. Congratulations, Mr. Potter. O, ukończyłem sprawdzian. You've collected several challenge stars. That's 10 points for Gryffindor. I szybkie to było, naprawdę. I ta myszka teraz nam ucieka. Znaczy ten człowieczek. Czekajcie, ja nie wiem teraz co mam za bardzo robić, ale czekajcie, to mogę użyć sobie lewiozy. Nie wiem jak długie będzie to następne zadanie. Czy jest sens, bym dalej nagrywał? Poczekajcie. Tu, a tu przerzucicie. Ta kamera. No, jeszcze troszkę. Gdzie to się... No, dobra. Po prostu kamerka przestała działać. Jeszcze parę centymetrów, Harry. Dziękuję. Co to tu robią? Gdzieś z takiego przejścia? Skarb. Halo, Homora. Ale tak tu, o tak. Nie trafiłeś. No proszę cię. Dawajcie posyłki. Wystrzeliły jak... Ło! Okej, gdzie są te drzwi? Tu są te drzwi? Ej, no jakoś stąd wyjść muszę chyba, tak? No. Dobra, o, widzę żabę. Jakiś... To z Hedwiga! Jezu, dziwna jesteś. Taka papierowa, co? Harry, nie spóźni się na zajęcia z zielarstwa. Czekam na ciebie przed wejściem do cieplarni. Do zobaczenia, Hermiona. Hermiona musiałaś... No i dobra. Jak się wyłącza? Aha. Dobra, Hermiona, dzięki. Już to zdążyłem przeczytać. No, więc właśnie. Nie wiem, co będziemy robić na tym zielarstwie. Bo niestety, jak wiecie, Draco nie grał w tą część Harry'ego, ale... Ale może... Powiedzmy, że zrobimy to jeszcze w dzisiejszym odcinku. No, skakuj. Czy w tym lusterku coś dostanę? Czekajcie. Jakąś aluchomory na przykład, nie? A ja jestem chyba. Widziałem, ej. Widzicie, Draco już nie lami tak jak w poprzednim odcinku. Lekcja z Wingardium Leviosa się nie liczy po prostu. To taki niewypał jednozowy. I mamy kartę, patrzcie. Ej, ale on nie chce wziąć. Lecimy na zielarstwo teraz, bo Hermiona podobno nas czeka. Tylko tu na przykład nie mogę wezwać Nika, na przykład. O, nie mogę wezwać Nika. Dobra, bierzemy sobie żabę. O nie, i Rytek. Tak, gdzie jest jego życie? Bo ja muszę go przypisać. Aha, jest jego życie. Ty rzucasz we mnie jakimiś bombami. Dlaczego nie mogę? Aha. Myszką sterować już. Tak, zaraz go zabijemy. O, jeszcze raz. I dziękuję, uciekaj sobie. Zirytowany Irytku. Ja chcę swoją żabę dostać.
Czekajcie, to Flipendo się... Nie Flipendo, tak Flipendo. Ale nie ma coś. Dobra, trudno. Bierzemy żabkę. Co się stało? Ooo. Hey, Harry! Freddy George, siema. Powiedzmy, że mam, a nice work, Harry. You found all the beans we needed for now. Here's a wizard card then. Hope you don't have this one yet. No pokaż jaką masz. Podobny trochę do Dumbledora jest, powiedzmy, tak myślę. Dobra, dostaliśmy kartę. No dobra, znowu ta animacja, spoko, przeżyję. Czyli jesteśmy teoretycznie chyba na dobrej drodze, jeżeli chodzi o... O Jezu, znowu Hedwiga. Oto misy, no bierz list. Harry, jeśli spóźnisz się na zielarstwo, Gryffindor może stracić punkty. Pospiesz się, Hermiona. No dobra, w którą stronę? Tak, jeszcze fajnie było, jakby na przykład powiedzieli mi, w którym stronie siedzi na zielarstwo. Serio, nie pomyślałbym, że jesteś Neville. Co ty masz? A, przypominajka. It tells you if there's something you've forgotten to do. Oh, it's telling me we have herbology class soon. Serio? Też nie musisz tego przypominać. I almost forgot. Watch out for Draco Malfoy. I saw him sneaking around. Tam mi każe uważać przed Draką, czy ja jestem Draką, co za typ. Have you tried a broomstick yet? I think I'm a bit scared of flying. Nie, nie musisz się bać latania, już latałem namiotnie. No ty co jest ciekawego? Czekajcie, bo chyba jednak się na te dziarstwo jednak nie dotrzemy, bo tu jest za dużo ciekawych rzeczy do zwiedzania. Czekajcie, o. Jakieś parkury, każą tu ćwiczyć, patrzcie. Jest dużo Minecrafta się nawiązali. No dobra, czemu tu nie? Okej, okay, mamy jakąś nową Alohomorę, wróć sobie. Patrzcie, jakieś sekretne pomieszczenie znaleźliśmy. Przecież tu nie będzie karty. Jest karta, wiedziałem, że to jest karta. Ten przypomina mi... W sumie nie wiem kogo. Ej, dobra, sporo karcie zdobyliśmy. Nie wiem naprawdę, jak jest z tym zielarstwem, czy to jest długie, czy krótkie. Ale powiedzmy, że będę się z wami teraz żegnał. A przyszłymi lekcjami zajmiemy się już w przyszłych odcinkach. Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.